Cześć kochani, mamy grudzień, pogoda super, temperatura plus 7 stopni. Dzisiaj pokażę wam, jak fotografować pustostany, opuszczone miejsca. Miejsca, które tak naprawdę gdzieś w filmach straszą, ale też można wyciągnąć z nich bardzo fajne fotografie. Opadające tynki, prowadzące donikąd schody, nikomu niepotrzebne, pokryte grubą warstwą kurzu sprzęty, zabite deskami okna, mroczne wnętrza i sceneria jak z horrorów. W takich klimatach najlepiej się czuje uprawiający tak zwany urbex. Fotografia pustostanów jest bardzo ciekawa, ponieważ każdy z tych budynków kryje w sobie tajemnicę. Tajemnicę miejsca, które kiedyś tętniło życiem, a obecnie możemy w nim znaleźć części rzeczy, które kiedyś w tych pomieszczeniach wisiały czy były użytkowane. Fotografia tych pustostanów jest bardzo ciekawa z punktu widzenia historycznego, ponieważ wiele z tych budynków za kilkanaście lat już nie będzie istniała i warto zatrzymywać je tutaj na naszej fotografii, pokazywać innym. Pustostany to też taka tajemniczość mroczna, dlatego dla fotografowania w tych miejscach potrzebne są nam jasne obiektywy, a często będziemy musieli się posiłkować dodatkowym światłem. Jak sami widzicie, fotografia pustostanów, tak zwany urbex, nie jest łatwa, ponieważ większość z tych pomieszczeń nie jest oświetlona, jest bardzo ciemno i trzeba w ustawieniach, właśnie w trybie manualnym, szukać tych rozwiązań. To, czego uczyliśmy się na zajęciach. Czas i przesłona, pamiętajcie. Pustostanów w naszym regionie jest bardzo dużo. Zachęcam do fotografowania opuszczonych budynków wiejskich, opuszczonych budynków gospodarczych, starych PGR-ów, a także wspaniałych, niedostępnych kościołów, budowli, zamków, pałaców. Kochani, pamiętajcie jednak o jednym, jeżeli na obiekcie wisi tabliczka, obiekt monitorowany, obiekt niedostępny, obiekt zamknięty, zakaz wstępu, korzystajmy z tego i nie wchodźmy do środka, bo grozi to nam, naszemu zdrowiu i życiu. Kochani, to tyle na dzisiaj. Dziękujemy za to, że cały czas z nami jesteście. Prosimy o przesyłanie własnych zdjęć pustostanów, na które będziemy z niecierpliwością czekać. Kolejne oceny zdjęć oczywiście za chwileczkę do was wpłyną. Co jeszcze ciekawego z tą fotografią? Drodzy Państwo, bardzo fajne są później takie porównania. Wczoraj i dziś, czyli ta fotografia pustostanów, które zostaną wyremontowane, później już wyposażone, może być takim natchnieniem, jak to kiedyś wyglądało. Pomyślcie o tym. A my na pewno widzimy się wiosną. Cześć.